Witam, dzisiaj spotkałem największego łapacza na YouTubie. Tak. Tomku. Zobacz. Co tam masz? Dostałem tego samca za darmo. Tego samczyka za darmo dostałem? Tak, za darmo. Z nieba. Nie, no co to robi? Koledzy mi dzisiaj? No dzisiaj, no przecież oglądałem... Jednak co mówię... Sława robił z... Oddałem ciemnego z kątami, co wczoraj łapałem, dostałem tego. To będzie samica, no. Powiedział, że będzie samiec, to też mnie oszukał kolegę. Czekaj, czy będziecie samica. Słychać, co ty mówisz. Będzie słychać na pewno. Co jeszcze dostałem? Bocianka dla Huberta jest? Jest. Jest bocianka pocztowego, dostałem samca do swoich białych, bez obrączek. Ale... Tego też dostałem. Ty, to narosł może być taki. Także dziś dostałem tyle grantów. Ten widzinek, to co to jest? Samiczka. Jaka cena jego? 3 dych. Drogo? Ale do negocjacji, Tomku, no. Nie to przywalił. Jaka mucha? No co? To jest mucha? Mogę wyrwać. To się targ odbywa. Mogę wyrwać. Ale Tomek cenę dał zaporową. Specjalnie. Jak zamiast 2 dychy, to ile będziesz? 15. Żeby jak najmniej stracić, kurczę. A mój cyganek nie do sprzedania, nie da się go, kurwa, sprzedać. A taki piękny jest. I jastrząb go nawet nie zjadł. Ale tak, czekaj, ja jastrząb go nie chcę. Huberta bocianka jest, o tu. Pokaż bociankę dla Huberta. To jest dla Huberta bocianka. Nawet ma kosmy. Fajne. No. I lotna, podobno ganiana. Zobaczymy. Znaczy, czy jest lotna? No. Marcin przyniósł, że będą lotne. Bo się naoglądał filmu o tych bocianach, że to lata. A to jest, tak. U Huberta się naoglądał, bo tam to goniony byłem, a to jest. A tu tylko jest, wiesz, to jest magia telewizji, one wcale nie latają dobrze. Zapomnijcie o lataniu. To jest tylko na patrzenie, zobaczcie. Ten blowinerek, tak. Nawet się nikt, kurwa, o niego nie zapytał. Ile chcesz za niego? Nie, ja nie chcę, na co jest blowindry? Nie, ja nie chcę, nie. Musiał samicę kupić. Nie jedzie! Ja dzisiaj w głębi dostałem za darmo, dzisiaj blowiner jedzie do Huberta. To bym musiał samicę kupić od razu, to kurczę. To masz, ode mnie masz za darmo tego samca. A ciekawe, czy to jest samiec w ogóle. No samiec. I będzie parzenie. I to może pójdę i poszukam tej blowinderki. Samice są siwe. Dobra, ja dzisiaj jestem na Sulejówku, ale nic nie nagrywam, bo bazar duży, głupio tak nagrywać. Ja nagrałem wcześniej. Tomek nagrał, to obejrzycie sobie targu Tomka, a my sobie pożartujemy jeszcze trochę i tak. Te dzisiejsze zakupy. Wyszwanc czarny, super grucha. Nie, zaraz się sparzą. Blawindry czerwony. Idę, wsadzam do klatek. Bazar duży, ale chciałem kupić bociankę koroniatą, mi nie było. Otworzyłem. Tą koczkę sparzyłem oczywiście wtedy z tym bocianem. O. Widzicie, taka piękna pareczka będzie kończatych. Tutaj wyszwance, co też otworzę dzisiaj. Tam jeszcze para się wyszwancy parzy koroniatych. A tutaj w ostatniej chwili udało mi się pod... Kurczę, przewalił mi telefon. Pod te wyszwance kończatą i zwykłego od masłowych przełożyć jajka. Tutaj boczki duże, wyszwanc rośnie. Tutaj bose. A to co wam pokazywałem, siwego bociana, to nie jest siwy bocian, tylko to jest widyn czarny, bo jak widyny sprzedałem, to jajka miały, podłożyłem pod bociany. Siwe mają tutaj. Ale jeszcze się nic nie wylęgło. Tam na górę nie zaglądam, jak widzicie, pełno ponanoszone mają. Elegancko. Sprzątanie mnie czeka, ale dzisiaj to chyba jest niedziela, nie chce mi się. Ale jutro wyjdę wcześniej z pracy. To ten, to posprzątam. Czasami może wam się wydawać, że jestem smutny, ale po prostu mówię poważnie. To nie jest smutek. To co, może obganiam bociany, jak są na dworzu. Póki jeszcze te koczki wyszwance nie wyleciały. Nawet ręki nie podniosłem.
Jak ktoś na grupie powiedział, że bociana łapał, pół godziny wytrzymał z jego Budapesztami, że dla niego to był szok. Dla mnie to żaden szok. Dzisiaj nie ma słońca, wczoraj to było słońce, to było tylko klepanie. Mało tych bocianków coś, nie? Dobra. Niech tam się oblatają, siadają. Niech. Słyszę, że w klatkach gruchają. O. No, słyszę, gruchają. Pewnie te blawindry to będą miał problem sparzyć od Tomka. Widzę, że łapie dużo ostatnio. A u mnie teraz nic. Fakt, że i krócej z nimi byłem, to tak nic nie było widać. Dzisiaj też mglisto jest, to nie wiem, czy coś będzie. Ale pobędę z nimi trochę czasu. Dobra, na razie zrobimy pauzę. Właśnie się odbyła tak jastrzębia, bociany w górze, które te nie usiadły. O. Już niby wczoraj widziałem, że dzikie gołębie przyleciały, ale jednak jeszcze atakuje. A, Budapeszty oddałem koledze, bo nie chciały się parzyć tam z moim bocianem cały czas. Swojego bociana nie oddam, także niech mu tam latają. Mam od niego wyszwanczki, także to taka, jak mówiłem, wymienna transakcja. Dobra, powaliłem trochę metalem, aż mi ręka rozbolała, ale poleciał jastrząb. No ale też bociany się pochowają. No ale zobaczymy, czy te wyszwance wylecą. Zaraz się chwilę uspokoją, to później dogram. Parzeniak najbardziej uwielbiał ten moment, kiedy wsadzam bociana, który rozwala gołębnik, do klatki. Tutaj z bocianką od Tomka, a w klatce to się nawet cholera nie odezwie, nic. Tam nie będę świecił, tam są czerwone. Do tej klatki wsadziłem czarne. Też na bazarze był kozak, a w klatce wiadomo. Stoję nad tymi bocianami, coś bym porobił, ale tak, coś bym porobił, ale nie mam ochoty. W stodole miłości cisza, cztery klatki wszystkie głuche. No dzisiaj fakt trochę chłodniej jest, bo jest koło zera, ale no. Ale to już chyba pora, żeby zaczęły gruchać. Wyszwance też nie wylatują, chyba je zaraz wygnam na dwór. Czaty bocian się przeniósł z koczką tam, bo tam doparzam w tej małej budzie. Po prostu jak się w klatce sparzą, to wrzucam do tej małej budy jeszcze na test, czy to się sparzyły dobrze, żeby się odnalazły, poszukały. Chciałem wszystkie wyszwance przerzucić, znaczy jeszcze parę tych gładkich, ale nie chciała się tam przychować. No i ten wyszwanc, który tam kupiony był na bazarku, to strasznie gania wszystkie. Bocianów jak wrzuciłem parę, to po prostu tak tego bociana męczył, ganiał go, z każdego duka go przeganiał. No i cisza, na razie cisza, mglisto. Wczoraj była ładna pogoda, ale wczoraj nie miałem czasu na nagrywanie. Zresztą wiedziałem, że dzisiaj będę na tym, na bazarku, więc... Coś tu widzę, że jednemu bocianowi się z jednej strony w oko zrobiło. Nie wiem, mówią, że krople wpuszczać, a jakby było z dwa oczy takie same, to już można by było powiedzieć, że może jakaś choroba, ale to tylko z jednej strony mu tak. Zimno dzisiaj. Ja zdrowie, dzięki. O, to tam wszedł jakiś bocian. Ciekawe, co to za bocian wszedł. Czego on tu szuka? Nie wiem, czego on tu szuka.
samiczka kończata chodzi po wolierze, nie chcą wylatywać. Puściłem tą, tą kapuciankę z ręki tam do budy. Wleci to. Do parzenia nie ma co, bo cianów jest tam dużo, samców to sobie jakiegoś znajdzie, jak będzie chciała zostać. Patrzyłem masłowe, ale wszystkie te masłowe bociany to takie albo duże, z dużymi kosmami, to nie do lotu. Takich nie było, takich jak nie lubię. Takich swojaczków. Wygnały bociany, bociankę od Tomka na dach. Czekajcie, gdzie ona jest, już chyba wskoczyła. Wskoczyła na wolierę, ją poznaczyłem. Na głowie tam flamastrem, teraz jest w środku, można powiedzieć pierwsza z prawej. Jakoś jej się nie chce nigdzie uciekać, dziobie sobie. Jak będzie chciała, to sobie męża tutaj znajdzie raz, dwa, bo mężów jest trochę. Że była na dachu, była na progu, lada jak u siebie. Niech tam lata. Mówię, że człowiek stoi, marźnie dwie kurtki założone. Stoi i patrzy na te zasrańce normalnie. Niezła choroba, co? I to nieuleczalna, co najgorsze. Ja teraz trochę sprzątam winogrona, wycinam tutaj, bo może się kiedyś budę tu postawi. Jak dobrze pójdzie. Ta Tomka bocianka, Tomek akurat zadzwonił, a ona siedziała na stodole, zerwała się. Poszła w tamten kierunek, już jej nie widziałem, myślałem, że już po niej będzie, ale wróciła, usiadła. Lata, nie wiem, gdzie ona tam teraz jest, ale... Ale jest. Ziemi jej się chce, widać, długo trzymana była, bo ziemi potrzebuje. Tam do stodoły miłości, jak mówiłem, nie zachodzę wcale. Fajnie tak coś porobić. Postać, popatrzeć na te boczki, czy tam ogólnie na gołębie. Już lepiej marznąć przy gołębiach, niż leżeć w bloku na łóżku w ciepłym. Przynajmniej ja tak wolę. Że mi tu sprzątania trochę zostało, trochę tutaj do się spali, jak to wyschnie. A tutaj by była budka ze 2,5 na kilka, by można było postawić, ale na wszystko trzeba mieć pieniądze. A jak wiecie, wszystko drożeje i pewnie będzie jeszcze coraz droższe. Niestety. No, ale na razie cieszymy się małymi rzeczami, tym co jest, zdrowiem, pogodą, bo pojawiło się nawet słoneczko. Także ja dzisiaj wymarznę się na tej wsi konkretnie, żeby móc cały tydzień chodzić do pracy. No nie, źle, wyszwance na dachu. On to taki w nią wpatrzony, falisty gołąb strasznie, bo tak gania ją, tak się jej pilnuje, że nie wiem. I Tomka, słuchajcie, ten wyszwanc czerwony się sparzył, znaczy ona huczała i w końcu do niej przyszedł. O, wyszwanczyki chodzą, nawet się fajnie prezentują. Jak tylko się wyczyszczą, wypierzą, te magiczne znaki miną. Dobra, wskoczyły. I luz, wskoczyły do budy. Także pierwsze wyjście na dach było. Był też obcy. Jakiś gołąb, ale żeby wyszwance na dachu, to nie ganiałem. Ale teraz to już nie widzę go. A tutaj ekipa sprzątająca dzielnie pracuje. Jeszcze te butelki muszę wywalić i gruzu trochę wywiozę. Tutaj piękna para koczków na drzwiczkach siedzi. Idealnie do siebie pasują. Ja wiem, że to jest tylko koka. Dla mnie to jeden z moich ulubieńców. To jest naprawdę porządny gołąb, lotny ptak. Dla każdego innego to tylko zwykły kok.
dobrze, że buciany chociaż w formie. Nie chodzą za dobrze, ale zrywają się bez szmaty, bez ręki, na gwizd. Podobno gołąb może nauczyć się 13 tak jakby znaków, czyli albo dźwięków, albo kolorów. Wcale nie jest taki głupi. Jak mówią, że ktoś ma ptasi móżdżek, to tak niekoniecznie nie jest tak źle. Wariują te samce. Fajne są te bociany. Fajne gołębie. Mi się podobają. A, no i wyszwance oczywiście też mi się podobają. Dobra, niech sobie tak chodzą. Sprawdzę później, ile tego filmu nagrałem dla was, bo żeby nie było za dużo, bo kto będzie mnie 20 minut słuchał. I tych moich głupot. Dobra, już zamknąłem. Bodźki tutaj. Strzątnąłem trochę ten bez. No Jezu, ciągle z tym bzem mówię te winogrona. Zamykam, jadę. Tam Tomka bocianka na górze, widzicie na główce. Poznaczyłem flamastrem, żeby wiedzieć, została. O, została. Także niech se tam szuka kawalera. No tamtą bociankę taka w pończochach jest, też patrzyłem, niby w klatce parę, ale poza klatką średnio. To takie to parzenie jest z tymi gołębiami. A jeszcze miałem myszą gruciznę posypać, ale... Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, za komentarze. Więcej się udzielałem na Tomka filmu niż na swoim, więc też chętnie zobaczę, co on tam nagrał. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.